Witam Państwa bardzo serdecznie w najstarszej księgarni w Europie, liczącej sobie 404 lata. Dziś Środa Literacka, kolejny wieczór z cyklu Mistrz i Uczeń, a gośćmi moimi są i Państwa Stanisław Stawro Mistrz oraz Agnieszka Stawro Uczeń, których również witam bardzo serdecznie. Brawa. Zbieżność nazwisk naszych dzisiejszych gości jest absolutnie nieprzypadkowa, ponieważ, jak Państwo wiedzą, Stanisław Stawro i Agnieszka Stawro to ojciec i córka. Parę słów o naszym mistrzu. Poeta, krytyk, historyk literatury. Ukończył filologię polską UJ, obecnie profesor nadzwyczajny na Wydziale Polonistyki UJ. Jest współtwórcą Nowej Fali oraz Grupy Teraz, obok Adama Zagajewskiego i Juliana Kornhausera. Wydał wiele tomików wierszy. 9, nie licząc dwóch wyborów, za które otrzymał znaczące nagrody literackie, m.in. nagrodę Andrzeja Bursy. Tłumaczony na języki obce, dużo publikował na łamach wiodących pism. Ale jak wspomniałam, jest nie tylko poetą, pisze też prozę i są to książki krytyczno-literackie. 8 książek historyczno- i krytyczno-literackich. Otrzymał również w 2009 roku Nagrodę Miasta Krakowa. Zajmował się twórczością Marka Chłaski, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Rafała Wojaczka. Wydał też również książki naukowe, na przykład od Emila Zagadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego o prozie polskiej XX wieku, czy Literatura Polska 1944-2000 w Zarysie. Wspominam o tym nieprzypadkowo, gdyż jego córka Agnieszka poszła w ślady ojca nie tylko jako poetka, ale też jako utalentowana prozaiczka, o czym za chwilę. Agnieszka Stawro, rocznik 1987. Ukończyła wiedzę o kulturze Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia edytorskie na UJ. Sporo publikuje, jest autorką tomiku wierszy Kontury Istnienia, e-booka W domu na polanie, arkusza poetyckiego, a także jest współautorką audycji literackiej Szkiełko i oko. Książka Życie listami pisane, proszę, to jest książka prozatorska, beletryzowana opowieść o życiu Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Naprawdę niesamowita proza, polecam, czytałam jeden tytuł. Po tym wstępie, bo nam już tylko poznać szerzej naszych dzisiejszych gości, więc przejdziemy do pytań. Może zacznijmy od mistrza. Mieliście zupełnie różne drogi rozwoju. Staszku, gdzie się urodziłeś i jak wyglądało twoje dzieciństwo? Powiesz nam o swoim domu? Proszę Państwa, najpierw chciałbym bardzo serdecznie wszystkich obecnych tutaj przywitać i podziękować za przybycie, gdyż nie ma większej tremy tuż przed spotkaniem, jak czy kiedy wyobraźnia, prawda, maluje obraz prawie pustej sali. Dziękuję Państwu bardzo, że uwolnili mnie Państwo od tego koszmaru. Teraz serio chciałbym wspomnieć o tym, że ten tytuł całego cyklu Uczeń i Mistrz, Mistrz i Uczeń jest dla mnie krępujący i byłbym bardzo rad, gdybyśmy tutaj jak najmniej posługiwali się tym pojęciem mistrza i ucznia, bo myślę, że do mistrzostwa dorasta się przez całe życie, że uczniem jest się także w Szkole Świata i Literatury przez całe życie, ale na zasadzie, powiedzmy, umownej możemy tutaj taką konwencję przyjąć. Chociaż nie chciałbym jej brać absolutnie na serio, bo sam wobec wielu moich autorytetów obecnych częściowo tutaj na tej sali dzisiaj czuję się uczniem i myślę, że będę się czuł tym uczniem do końca moich dni.
Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie konkretnie, które tutaj padło. Proszę Państwa, myślę, że co dla większości osób będzie też zupełnie zrozumiałe, moja biografia była w pewnym sensie biografią typową, to znaczy pochodzę z małego miasteczka Makowa Podhalańskiego, które leży na pograniczu Beskidów i Podhala. I kiedyś tam, w tamtych miejscach i w tamtej krainie, w mojej małej ojczyźnie, którą w tej chwili utraciłem z innych powodów już, nie będę tutaj to wchodził, w to wchodził z jakich, tam zaczęła się moja droga. W bardzo taki stereotypowy sposób, bo zaczęła się od szkoły podstawowej tamże, później od szkoły średniej, Suchej Beskidzkiej, to takie miasto powiatowe, 6 kilometrów, położone 6 kilometrów od Makowa Podhalańskiego, ze znakomitym liceum ogólnokształcącym, które ukończyłem, tam zdawałem maturę i w 1966 roku przyjechałem stamtąd na studia do Krakowa. Może zanim na studia, to jeszcze Staszku, jak wspominasz czas swojej wczesnej młodości? Co ci dała? Co wyniosłeś jako bagaż życiowy z tamtych lat? No to bardzo trudno jest odpowiedzieć absolutnie jednoznacznie na to pytanie, dlatego że chciałbym wspomnieć o domu rodzinnym moim, o bardzo dużej roli, jaką odegrała w moim życiu moja mama świętej pamięci, o domu, w którym był kult literatury, teatru, poezji. Wyszedłem z takiego środowiska, które miało tego typu aspiracje. Później, wydaje mi się, z perspektywy czasu, znakomite liceum, które mi dało także bardzo dużo, dało mi taką wstępną formację. Później okres studiów, też bardzo ważny. Nie wszystko osiągnąłem wyłącznie sam, co chciałbym tutaj bardzo podkreślić. Miałem szczęście, autentyczne szczęście w życiu, do kogoś, kogo w dobrej, starej polszczyźnie określaliśmy mianem dobrodziejów, którzy były to osoby, które wspomagały mnie na poszczególnych etapach, które zadecydowały o moim życiu w gruncie rzeczy, że ono później się układało to, jak się układało. Myślę tutaj z wielką wdzięcznością na przykład o świętej pamięci Kazimierzu Wyce, dzięki któremu zostałem w 1972 roku pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wtedy Instytutu Filologii Polskiej. Kimś, kto do dzisiaj z perspektywy mojej jest kimś dla mnie bardzo ważnym i myślę, że mogę tutaj mówić o pewnej formacji, jeżeli chodzi właśnie o świętej pamięci profesora. Ale może wrócimy jeszcze do tych czasów wczesnych. Kiedy zmieniłeś miejsce zamieszkania? Co najbardziej z tamtych lat utkwiło ci w pamięci? Do czego chętnie wracasz myślami? A to wobec tego muszę jeszcze troszeczkę głębiej wejść w swoją przeszłość, bo nie urodziłem się w Makowie Podhalańskim, tylko urodziłem się w Świdnicy na dawnych ziemiach odzyskanych. Moi rodzice wyjechali tam w 1946 roku. Mieszkali w Świdnicy, mieli sklep, a później na skutek różnych politycznych wydarzeń, bo czasy były wiadomo jakie, powojenne, później była bitwa o handel i tak dalej, i tak dalej. Powrócili do Makowa Podhalańskiego, z tym, że ja nic kompletnie z tej Świdnicy nie pamiętam z dzieciństwa. Zobaczyłem ją wiele, wiele lat później, kiedy musiałem się udać w
ekspresowym trybie po pewien bardzo ważny dokument przed moją podróżą do Francji, przed stypendium. I wtedy stanąłem nawet pod drzwiami tego mieszkania i tego domu, w którym, jak się okazało, się urodziłem, bo wtedy jeszcze żyjący tato mi poinstruował, jak mam odnaleźć to autentyczne miejsce swojego urodzenia, ale zabrakło mi odwagi naciśnięcia na dzwonek i na klamkę, bo obawiałem się reakcji tych, którzy tam mieszkali, że wtargnę w pewną przestrzeń już dawno zagospodarowaną przez kogo innego. Pamiętam to dzisiaj, jak tak powstałem, z 15 minut, pół godziny przed tymi drzwiami i zszedłem na dół, bo to było na drugim piętrze. No i wróciłem do Krakowa. A co było punktem zwrotnym w twoim życiu? Niewątpliwie wyjazd do Krakowa, znaczy niewątpliwie dostanie się na studia i nie wiem, jak to ująć, gdyż główna bohaterka tej części mojej opowieści jest tutaj obecna między nami, pani profesor Beata Trzymańska, która była jednym z jurorów takiego konkursu literackiego, poetyckiego dla młodzieży szkół średnich. Ja tam wysłałem koszmarne wiersze, prawda? W tej chwili patrzę na to z perspektywy czasu. Nie były takie. Ale z tych koszmarnych wierszy jeden był trochę mniej koszmarny i okazało się, że nie wiem, to ująć zdobyłem, otrzymałem jedną z nagród i w ten sposób dostałem się pod opiekuńcze skrzydła obecnej tutaj, pani profesor dzisiaj i no wtedy jeszcze nie pani profesor, Beaty Szymańskiej, która bardzo zaważyła później na moich lekturach i tak dalej, i tak dalej. Zostałem w jakimś sensie, czy w mniejszej, czy większej mierze, czy w dużej mierze, nie wiem jak to nazwać, ukształtowany przez właśnie te lektury, te doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Później było, później właśnie polonistyka. Który moment stał się takim punktem zwrotnym, twoim właściwie początkiem tego rozwoju artystycznego? Myślę, że to był pierwszy rok studiów i właściwie taki szczegół, dla mnie on był bardzo ważny. Państwo się może uśmiechną, bo przecież jest tysiące przeróżnych konkursów literackich, poetyckich i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy jaszczury nie były jeszcze tym, czym są dzisiaj, tylko były prężnym ośrodkiem autentycznej kultury studenckiej. I jesienią 1966 roku wznowiono tam, czy też zaprojektowano, zorganizowano taki turniej, nazywało się to turniejem jednego wiersza, który wyławiał chętnych do uprawiania poezji. I jesienią 1966 roku, ku mojemu zaskoczeniu zresztą ogromnemu, chyba się czułem takim chłopcem z prowincji, prawda, który przyjechał do pięknego, wielkiego, królewskiego miasta, który oczywiście, nie będę ukrywał, miał tam jakieś ambicje. To byśmy musieli szukać w literaturze francuskiej pewnych odpowiedników, bo ta literatura francuska lubi takich bohaterów, nie? Którzy gdzieś tam chcą zdobyć, szczególnie u Balzaka, chcą zdobyć świat. No, może się do pewnego stopnia identyfikowałem wtedy z nimi. I pierwsza nagroda jesienią, tak w tejże edycji tego konkursu, była takim zdecydowanym dla mnie przeżyciem. I w 1967 roku na łamach życia literackiego pojawiła się taka kolumna wierszy poetów krakowskich.
I to był dla mnie ten bardzo ważny moment, który mi dodał skrzydeł i skłonił mnie do autentycznej pracy nad sobą. No właśnie, debiutowałeś bardzo wcześnie, bo już jako 19-latek, a za pierwszy swój tomik otrzymałeś nagrodę za debiut. Czy ta wysoko postawiona poprzeczka nie była dla ciebie zbyt dużym wyzwaniem? Bardzo to kłopotliwe pytanie, bo jeżeli odpowiem, że nie była, no to sobie państwo pomyślą, Boże, jaki bufon. Ale jeżeli sobie nie zdawałem sprawy z tego, jaka to jest wysoka poprzeczka, to może dlatego, że młodość i wiara, młodość i ambicje zawsze niosą, prawda, naprzód i człowiek sobie nie uświadamia do końca wtedy tego, co będzie sobie uświadamiał za 20-30 lat, albo co sobie już bardzo dokładnie uświadamia w tym momencie życia, w którym w tej chwili ja się znalazłem. Czy Nowa Fala oraz Grupa Teraz miały istotny wpływ na ciebie i twoją twórczość i co z nich wyniosłeś? Tak, to trudno by mi... To jest trudne pytanie, dlatego że nie chciałbym tego zbyć jednym króciutkim zdaniem. Z drugiej strony przecież nie będę tutaj robił wykładu. A zatem pozwólcie państwo, że ujmę to jak najkrócej mimo wszystko. Oczywiście, to był taki moment formacyjny. Może przez anegdotę, dobrze? Bez tutaj wchodzenia w jakieś dyskursy ściśle naukowe. Mamy kino Sztuka, które wtedy było takim kinem z prawdziwego zdarzenia, studyjnym. Bardzo lubiłem chodzić do tego kina na pierwszym, drugim roku, trzecim roku. Świetne kino z krótką prelekcją przed każdym tytułem, bardzo starannie dobierany repertuar. Oglądałem w tym kinie szereg klasyków, że tak powiem. I pamiętam jesienią 1968 roku stoję przed tym kinem i patrzę na repertuar, prawda, najbliższego miesiąca. I nagle słyszę spoza swoich pleców głos Adama Zagajewskiego, który mówi, przepraszam, że to przytoczę dosłownie, a cześć Stasiu, słuchaj, przyjdź do Jaszczurów we czwartek po południu, bo będziemy zakładać grupę poetycką. Tak się stało, zjawiłem się w Jaszczurach, tam na dole, w tej salce. Na początku było kilkanaście osób, bo i Adam Komorowski, i właśnie Józef Baran, bardzo, bardzo taka duża grupa, która później wyłoniła tę grupę mniejszą, tę, o której dzisiaj się, no, można przeczytać, prawda, że Zagajewski, że Kornhauser, że niżej podpisany i parę jeszcze innych osób. I to było bardzo ważne, bardzo ważny moment, bo odnalazłem w tej grupie poetyckiej pewne wspólne przeżycie pokoleniowe i pewną wspólnotę, która jest ważna na samym początku. Oczywiście później dość szybko nasze drogi się rozeszły w takim bezwzględnym sensie i z bezwzględnego punktu widzenia. Bo dojrzewaliśmy, myślę, każdy na swój sposób, na inny sposób. Ale ten wspólny punkt wyjścia był bardzo ważny, bo ten wspólny punkt wyjścia oznaczał wiarę w poezję, w jej moc, wiarę w literaturę, wiarę w etykę, wiarę w to, że wiersze mogą zmienić świat, bo przecież bez tej naiwnej wiary nie ma w gruncie rzeczy, myślę, nie mówię o sobie, myślę o moich kolegach, nie ma autentycznej poezji, nie ma tego czegoś, co dopiero później, po latach doświadczeń, może być trochę nadwątlane, prawda, czy nadwątlone pewnymi doświadczeniami późniejszymi, pewną znajomością
i świadomością tego, że każdy medal ma dwie strony, że nie każde dobro do końca jest dobrem, nie każde zło jest do końca złem i tak dalej, i tak dalej. Ale bez owej naiwnej na początku wiary, tak dobrałem dzisiaj właśnie parę tekstów, które o tej naiwnej wierze świadczyły z początku, nie byłoby tego całego dalszego ciągu, nie byłoby, powiedzmy, tych wierszy, które ty też dostrzegłaś z innych okresów, które były bardziej wierszami naznaczonymi pewnego typu goryczą, egzystencjalnymi itd., itd. Ale czy to właśnie może co innego ukształtowało ciebie jako człowieka i jako poetę? A to też jest trudne pytanie w gruncie rzeczy, dlatego że to były i pewne doświadczenia osobiste, i pewne doświadczenia historyczne, i doświadczenia lekturowe. Później jak zaczęliśmy w obrębie naszej grupy się różnicować, prawda? Okazywało się, że trochę inaczej wygląda na przykład poetyka Jurka Kornhausera i jego sposób myślenia o rzeczywistości. Zaczęły się wewnętrzne polemiki w tym pokoleniu, w których też brałem udział. Przecież polemizowałem z Ryszardem Krymskim w pewnych momentach i tak dalej, i tak dalej. To były bardzo ważne, jak teraz patrzę z perspektywy czasu, bardzo potrzebne i naturalne konflikty. Bardzo potrzebne i naturalne konflikty. Poza tym, co mnie jeszcze kształtowało, samo życie kulturalne Krakowa wtedy. Ja, proszę Państwa, może się tutaj narażę niektórym osobom, albo wielu osobom, ale nie uważam, że lata 60. były tylko pustynią kulturalną i polityczną i tak dalej, i tak dalej. Przecież ówczesne, ta organizacja studencka, w tej chwili uciekła mi nazwa, która w pewnym sensie się na ZSP, miała też jasne strony działalności. To nie była tylko, jak dzisiaj czarna legenda każe widzieć przeszłość, jakaś organizacja, która się zajmowała tylko indoktrynacją itd. itd. Oczywiście trudno mi też tutaj w tej chwili udawać naiwnego i wmawiać Państwu, że nie było cenzury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Była, ale pomiędzy cenzurą, a pomiędzy właśnie ZSB, tak, rozciągał się pewien obszar, na którym jednak powstawały pewne wartości. Znów nie śmiałbym tutaj mówić o sobie, o swoich tekstach, które jednak po latach okazują się nawet i dzisiaj pewnymi wartościami ważnymi, które się zapisały, prawda, w historii kultury polskiej również. Z punktu widzenia historyka literatury, którym bywam skądinąd, muszę Państwu powiedzieć, że jak pisałem, czy dokonałem próby, prawda, napisania czegoś w rodzaju takiego pierwszego podręcznika, zarysu. Literatura polska 1945 do 2000, to miałem kłopot z wyborem pewnych faktów, które chciałem opisać w rozdziale dotyczącym lat 60. Bo przecież ówczesna poezja, teatr, proza i tak dalej, i tak dalej, plakat. Mój Boże, z jednej strony tak, epoka gomułkowska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wstrętna rzecz, jaką był 68 rok, czyli cała heca antysemicka i to wszystko, co się działo. Ale z drugiej strony pewne perły, które zostały. Odszedł parę dni temu od nas Tadeusz Różewicz. I jak popatrzymy na jego twórczość przecież z lat 60., to jest to twórczość europejskiego poziomu, formatu. Więc to były wszystko takie właśnie wpływy, które również nie kształtowały. Wróćmy do ciebie i twojej poezji. Piszesz, że profesor zabił poetę. Dlaczego tym zajmujesz się pracami krytyczno-literackimi? Nie wystarcza ci być poetą,
Czy to dla Ciebie takie trudne, taka dwutorowość myślenia? Tak, może odwołam się do doświadczenia kogoś, kto w tej chwili przebywa w Ameryce, który już nie ma zajęć ze studentami ze względu na stan zdrowia, a jest jednym z poetów Nowej Fali, myślę o Stanisławie Barańczaku, któremu zadano bardzo podobne pytanie w Stanach w trakcie jednego z wywiadów i Barańczak wtedy, co mi się bardzo zresztą podobało, ponieważ większość pisarzy, poetów stara się w tym momencie kluczyć, a Barańczak powiedział, chciałbym się pod jego podpisać, pod jego odpowiedzią, że dzielenie tych dwóch ról jest bardzo trudne, jest bardzo godzenie tych dwóch ról jest bardzo trudne, bo w gruncie rzeczy pracuje się dwoma różnymi wrażliwościami. Dla mnie też jest bardzo trudne, bo co innego jest tekst typu naukowego, eseistycznego, historyczno-literackiego i nie tylko, a co innego poezja czystej próby. Metaforyczna. Ale z drugiej strony chciałbym tutaj, jeżeli mogę, zasygnalizować taki pewien aspekt tej sytuacji, który troszeczkę ucieka różnym osobom piszącym na ten temat, że chyba to było charakterystyczne dla owego pokolenia Nowej Fali, tych roczników. Wspomniałem już tutaj Juliana Kornhausera, a tym bardziej chętnie go dzisiaj wspominam, bo jak tutaj wszyscy jesteśmy, to większość z Państwa wie, jakie nieszczęście dotknęło tego poety. A przecież w przypadku Juliana Kornhausera także była ta dwutorowość. Uprawianie krytyki literackiej, eseistyki i wierszy. Podobnie wygląda z Adamem Zagajewskim, prawda? Również o takiej dwutorowości możemy mówić. Była to dość, myślę, popularna praktyka w tym pokoleniu, myślę, że powodowana różnymi bodźcami, ale myślę też, że być może podświadomie zapatrywaliśmy się w tym momencie na Miłosza, którego osobiście bardzo cenię za to i bardzo podziwiam. Obok przecież wybitnej poezji, znakomita eseistyka, był także nauczycielem akademickim. Jak się czyta wspomnienia Miłosza właśnie dotyczące tej części jego życia i aktywności, to ja osobiście byłem pełen podziwu, jak Miłosz pisze, jak się przykładał do zajęć, jak się przygotowywał, jak taki klasyczny scholarz po prostu ze środkowo-wschodniej Europy, w ogóle połowa przecież jego kolegów z uniwersytetu w ogóle nie zdawała sobie sprawy, kogo mają między sobą. Czytałem taki tekst, który mówił o małym zamieszaniu, znaczy małym, w domu Obłońskich zapanował nieopisany zamęt, prawda? Można się posłużyć tym cytatem, kiedy się okazało, że oto mamy tutaj laureata Nagrody Nobla pomiędzy sobą. Myślę, że to były takie wzory, które również im oddziaływały na nas, użyję raz tylko tej, takiej formy, czy na wielu poetów z tego pokolenia, żeby się wypowiadać również i na tej płaszczyźnie. Wiersze z Twojego tomiku Pożegnanie księcia można zaliczyć do społecznych, a brzmią niezwykle aktualnie mimo upływu lat. Co zwykle, w przypadku podobnych wierszy u innych aktorów się nie sprawdza. Jak sądzisz, co przesądziło o ich uniwersalizmie? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, dlatego że trudno być sędzią we własnej sprawie. Mogę tylko zasygnalizować to następujący problem, że zacznę od takiego banału. Zawsze lubiłem historię, ale historię nie jako opowieść wyłącznie o
dziejach jako takich, dziejach królów, państw, społeczeństw i tak dalej, i tak dalej. Ale lubiłem doszukiwać się w historii i to mi zostało chyba do dzisiaj. Pewnych prawidłowości, pewnych szerszych planów. Widzieć historię jako odnawiający się w gruncie rzeczy przez wieki, ten kołowrót. Proces skutków, tak, skutków i przyczyn. Proces przeplatającego się zła i dobra. Pewnych imperiów, które padają na miejsce i przychodzą inne, odradzają się i tak dalej, i tak dalej. I starałem się widzieć los jednostki w trochę szerszym zakresie. I nie wiem, na ile mi się to udawało w moich wierszach, ale zawsze starałem się, żeby ten trochę szerszy plan się w nich pojawił. Czyli pewnego rodzaju historiozofia, którą sobie wypracowałem, a którą tutaj nie chciałbym Państwa nudzić, jeżeli chodzi o szczegóły. Stasiu, w takim razie poprosimy o pierwszy blok Twoich wierszy. Państwo sami ocenią, na ile są aktualne. Proszę Państwa, miałem pewien kłopot z wyborem, bo nie mógł on być zbyt duży. Zastanawiałem się, czy jednak usiąść, tak? Dobrze, bo myślałem, że lepiej będzie jasno. I tak się zastanawiałem, czy ułożyć je w pewnym przekroju, czy też wyłącznie z takich najnowszych. Ale doszedłem do wniosku, że może jednak lepszy będzie taki mały przekrój, tym bardziej, że tutaj zasugerowałaś w pewnych pytaniach, tam później jest takie pytanie o ewolucję, którą te wiersze przeszły. Część z tych tekstów już Państwo znają. Nie miałem innego wyjścia. Musiałem ułożyć to tak, jak tutaj jest ułożone. Na inne głosy rozpiszą nasz głos. Na inne głosy rozpiszą nasz śpiew, inne dłonie dźwigały będą naszą rozpacz. Na inne gardła rozpiszą nasz lęk, na inne piersi cięte kłute rany. Na inne nogi rozpiszą nasz bieg, na inne usta oddech, wargi krew. Na inne ręce książkę, inne dłonie, na inne ciała rozpiszą ten ból, na inne wargi rozpiszą ten głód. Na inne dzieci rozpiszą ten głód, na inne noce tamte ciężkie noce, na inne drogi ślady tamtych stóp, na inne kształty jeden wspólny dół, na inne kłosy zmarnowany kłos, na inne głosy rozpiszą nasz głos. Bez biografii w pamięci Tomasza Grodzińskiego. Myśmy nie przemykali chyłkiem ani polem i nie całowało nas żadne żelazo. Myśmy jej nie nosili, tej biało-czerwonej, na lewym ramieniu przypiętej agrafką. Myśmy nie zdobywali miast i nie kopali pospiesznie skleconego dołu w kuli lasu i nie stali pod żadnym wyszczerbionym murem nieba ani ulicy, rowu i pałacu. Zbryzganych snem młodości wyciągnęła gorycz na wojnę jakże krótką i jakże zaciekłą. Staliśmy na tym progu przestraszeni zrazu, potem od gazu i wódki wybici od razu. Kraj, który potrzebuje fabryk, nie potrzebuje poetów. Kraj, który potrzebuje fabryk, nie potrzebuje poetów. A zatem zabijcie nas od razu, czytelnicy prasy codziennej, połykacze programów i połykacze przemówień. Kraj, który potrzebuje siarki, nie potrzebuje poetów. A zatem zabijcie nas od razu,
nie mających miejsca przy wspólnym stole, ani światełka w lochu wspólnego serca. Ale kiedy późnym popołudniem usłyszycie gorączkowe kroki narodu bredzącego w malignie, nie dziwcie się, nie dziwcie, to żandarm snu nadchodzi. Witania moderne. To będzie wiersz z 1973 roku. Matko odjeżdżających i matko umarłych. Matko straconych i matko samobójców. Matko wygnańców. Matko egzekucyjnych plutonów. Matko Kordiana, matko milczenia, matko uciekających w tłumie, matko miłości, matko naszych kobiet, którym dzieci odebrano w łonie, matko ojczyzny, matko mieszkańców walizek, zmiłuj się nad nami. Góralskie dzieci. Dla Adama Ziemianina. Góralskie dzieci, naznaczone przez świat, piją wódkę na Avenue Kleber i na Rue Karmelicka. Wędrują do Chicago i do samego piekła. Mają wszystkie dziewczęta, lecz nie mają spokoju. Bóg z przydrożnej kapliczki umarł dla nich już dawno. Nowy się nie narodził. Jest tylko wspomnieniem organów nad mokrą łąką z wywyższonego kościoła. Góralskie dzieci wracają ze świata. Ani tu, ani tam. I tylko we frazie skrzypiec ostrej i obłąkanej rozpoznają ten znak. Na śmierć włóczęgi. Król Roger w Taorminie odprawia egzekwię. Tak spłonąć wśród papierów, tektury i folii. Porzucić barbarzyńską, ciemną, zimną północ i umrzeć jak Dionizos popielony w glorii. Nemezis. Wpływając do portu na wyspie Rodos, widzę z górnego pokładu promu Nemezis w służbowym przebraniu triady biura podróży. Śmierć prosi o pilny kontakt. Śmierć i nienawiść. Nocna podróż do Jeruzalemu. Lecę nad moim życiem do Jeruzalemu. Kiedy płaczę nad Turcją, rosyjska Żydówka z Hajfy mówi mi, no, niciewo, niciewo, Malciszka. Pod nocne skrzydło wkrada się libański brzeg. Świeci ziemia święta i w pamięci nagle odmłodniałej droga na ośle przez złotą bramę. Czy przyjmiesz mnie, schodzącego po stopniach powietrza z litanią, ladies and gentlemen, jestem znów tylko chłopcem, który wraca do Nazaret. Dziękujemy bardzo. Brawa. Szanowni Państwo, opuszczamy na chwilę naszego mistrza, żartobliwie ujmując. Przechodzimy również żartobliwie do naszej wspaniałej uczennicy. Agnieszko, z
co najbardziej zapamiętałeś z dzieciństwa? Witam Państwa bardzo serdecznie. Też dziękuję za przybycie. Może przejdę od razu do tego pytania. Myślę, że to jest trudne pytanie, dlatego że dzieciństwo to jest taki bardzo długi okres czasu i trudno też wybrać jakieś konkretne rzeczy czy zdarzenia. Dzieciństwo spędziłam w Warszawie, więc myślę, że gdzieś te wspomnienia właśnie czy z jakichś spacerów, czy z samego miasta są bardzo, bardzo silne. Natomiast tak może trochę generalizując, z dzieciństwa najbardziej zapamiętałam różne smaki, zapachy, obrazy. Myślę, że jakby pamięć, przynajmniej moja, funkcjonuje w ten sposób. I to też myślę, że widać trochę w wierszu. Tak, tak, jakoś właśnie te zmysły działają na mnie najbardziej i często też właśnie pamiętam jakieś obrazy pojedyncze. Myślę, że to też w wierszach czy w poezji troszkę widać, że jakby jakiś gdzieś spotkany zapach potrafi przywołać jakieś bardziej konkretne wspomnienia, więc trudno tak dłużej odpowiedzieć na to pytanie. Myślę. Ale jakim byłaś dzieckiem? Dużo czytałaś? Co ukształtowało twoją osobowość? No, byłam dzieckiem raczej zamkniętym w sobie i trochę dość nieśmiałym i to nie myślę, widać, prawda? Myślę, że to trochę zostało. Bardzo dużo czytałam i gdzieś ten czas wolny spędzałam przede wszystkim na czytaniu. Też jestem jedynaczką, więc myślę, że tutaj to też ma znaczenie, ponieważ ta moja wyobraźnia bardzo pracowała i gdzieś znajdowała ujście właśnie w różnych lekturach. Trudno też mi powiedzieć tak konkretnie, co mnie ukształtowało, bo rzeczywiście miałam taki moment, że czytałam bardzo dużo i to była literatura wysoka, ale też dużo jakichś książek przygodowych, jakby cały czas ta lektura była obecna. Myślę, że po książkach takich typowo młodzieżowych, gdzieś tam na przykład Małgorzaty Musi Robić, takich prawda bardzo typowych, przyszła kolej na bardziej poważne. Na przykład Doroty Terachowskiej, czy właśnie Olgi Tokarczuk, gdzieś tam już w późniejszym rozwoju. Ale myślę, że lektura to było główne zajęcie, które właśnie jakoś tam ukształtowało i osobowość, czy charakter. Ale kiedy zaczęłaś pisać? Dlaczego? Co było takim sprawczym impulsem? Pisać zaczęłam dość wcześnie. Myślę, że to było gdzieś w liceum, albo może troszkę jeszcze wcześniej, jakieś pierwsze próby mniej czy bardziej udane. I też nie pamiętam jednego momentu, który byłby takim impulsem. Mam wrażenie, że różne przeżycia i emocje zawsze gdzieś tam we mnie tkwiły, a ponieważ to się trochę wiąże właśnie z tym, że raczej byłam zamknięta w sobie, więc to pisanie było też takim elementem wyrażania emocji. I myślę, że po prostu jakby to zawsze gdzieś było, tylko potrzebowało formy, która gdzieś tam potem przyszła z czasem. Ale twój poetycki tomik jest zapisem bardzo intymnego świata, uczuciowych doświadczeń. Bardzo wiele młodych kobiet pisze w tym wieku miłosne wiersze. Twoje jednak wyróżnia się dojrzałą formą. Jak wykształciłaś w sobie wyczucie literackiego stylu? Myślę, że właśnie przez czytanie. To jest chyba jedyna metoda, żeby ten styl złapać. Właśnie bardzo dużo lektury. I też nie tylko prozy, ale też poezji. Ci ulubieni, czy może to jest zbyt jakieś frywolne słowo, najbardziej cenieni autorzy, tacy jak na przykład czy Baczyński, czy Wojaczek, czy Edward Stachura. Dużo po prostu było lektury, dużo było lektury poezji, czy Wisławy Szymborskiej na przykład. I to podpowiadał? Czasami tak, czasami nie, czasami podsuwał? To były samodzielne lektury. Czy ja wiem, czy podsuwał, może tak zupełnie wprost nie, ale gdzieś tam zawsze mimochodem. Tak, mimochodem gdzieś tam te lektury się przewijały też w jakichś rozmowach takich na co dzień, a to warto przeczytać, a po to warto sięgnąć, więc myślę, że tak, też był taki, znaczy cały czas jest taki moment, że właśnie interesowałam się trochę krytycznymi pracami taty, a ponieważ tata też pisał dużo o Wojaczku, o Stachurze też, czy o Bursie. To gdzieś tam właśnie sięgnęłam potem po tą poezję. Ale skąd się wziął pomysł w takim razie, by napisać o Marii Pamlikowskiej-Jasnorzewskiej?
kiedy ujawniła się w tobie potrzeba zajęcia się prozą? To może zacznę od końca, ponieważ ta potrzeba zajęcia się prozą w zasadzie była cały czas i dużo pisałam wierszy, ale też bardzo dużo na początku pisałam różnych próz literackich, więc taka dwutorowość myślenia, właśnie poezja, proza zawsze była i w tych prozach literackich myślę, że znajdowała jakieś swoje ujście. Pomysł na tą książkę, którą tutaj właśnie widzimy, wziął się, na początku była w ogóle fascynacja wierszami Pawlikowskiej, to była moja ulubiona poetka i też właśnie pierwsze zetknięcie się z poezją w ogóle to było przez Pawlikowską. Potem przyszedł taki moment fascynacji życiem i właśnie biografią, po tej fascynacją twórczością. A potem przyszedł moment, kiedy trzeba było napisać pracę magisterską na studiach i zaczęłam od takiego tematu właśnie bardzo literackiego, na co mój promotor zasugerował, że może trzeba poszukać trochę głębiej, ponieważ już było bardzo dużo opracowań literackich i być może warto jakoś zerknąć w tą biografię głębiej. I w efekcie takich poszukiwań typowo do studiów okazało się, że jest bardzo dużo materiałów archiwalnych w Muzeum Literatury w Warszawie. Jak powstawała ta książka? Tak, więc ta książka powstała w zasadzie na podstawie, prawie że w całości na podstawie tych archiwalnych materiałów, które wtedy, kiedy pisałam, były dostępne tylko w archiwum. Więc to było półtora roku spędzone też dzięki uprzejmości muzeum w archiwum, odczytywania trochę też tych właśnie tych rękopiśmiennych dokumentów, ponieważ też pismo Pawlikowskie nie zawsze było czytelne i tutaj też był taki moment rozszyfrowywania i zapoznawania się w ogóle z jej stylem też pisania bardzo charakterystycznym. To wiele tropów sama podpowiadasz. Tak. No to jest właśnie, myślę, że tutaj ten czas też był bardzo ważny. Po prostu miałam na to wiele czasu, miałam też taką swobodę korzystania z tych archiwów. Myślę, że tutaj to też zaważyło. I po pracy magisterskiej, którą napisałam, przyszedł taki moment refleksji, że może warto byłoby jakoś szerszej publiczności te materiały pokazać, bo one wtedy były tak specyficzne, tak wyjątkowe i tak one wtedy nie były wydrukowane. W tej chwili mamy już dzienniki i listy wydane w całości przez Rafała Podrazę, natomiast wtedy to w ogóle były archiwa nieznane, no więc pomyślałam, że warto wydać, ale oczywiście od momentu pomysłu i w ogóle takiej idei do wydania minęło znowu bardzo, bardzo długi czas. Wiele miesięcy, ponieważ no, pojawiły się różne problemy z właśnie prawami autorskimi, z cytatami, też troszkę z wydawnictwem tam były różne dyskusje i co jest ciekawe, to, że ta książka zmieniła formę, myślę, że przynajmniej z 3 razy i efekt ten końcowy to jest jakby efekt kolejnych poprawek, kolejnych zmian, kolejnych, czasami bardzo tata daleko pomagał? Idących. Tata brał tu. Tak, tata pomagał, myślę, najbardziej na etapie pracy magisterskiej, bo jakby nie bardzo też wiedziałam, od której strony tutaj do tej Pawlikowskiej podejść. Tak, żeby było z jednej strony naukowo, prawda, jak na pracę magisterską, a z drugiej ciekawie. Ale potem myślę, że troszkę mniej bardziej w sensie takim może bardziej doradczym ogólnie, natomiast już takie poszukiwania właśnie formy tej, która jest w tej chwili, to już gdzieś tam moja samodzielna droga, żeby właśnie ta książka nie była też taka jednolita. Efekt, proszę Państwa, jest znakomity. To jest naprawdę biały kruk. Piszesz w niej językiem wartkim, tekst świetnie się czyta. Poruszasz tam otwarcie wiele tematów uznawanych zwykle za tabu. Nie bałaś się, że cię odsądzą od czci i wiary? Ujawniłaś wiele rzeczy dotąd mało znanych z życia tej poetki. Myślę, znaczy był na początku taki moment, może nie wahania, ale refleksji, właśnie jak to będzie, jak to wszystko zostanie ujawnione. Ale nie nazwałabym tego strachem, bardziej to była ciekawość, jak ta książka zostanie odebrana. Myślę, że tutaj
jakby za brakiem takiego strachu przemawiało to, że to wszystko było bardzo prawdziwe. I też trudno pisać kolejną książkę o Pawlikowskiej, które przecież powstało dość sporo, powielając jakieś tam utrwalone już mniej czy bardziej mityczne informacje. Więc jakby wiedziałam, że to wszystko jest górnolotnie mówiąc prawdą. Natomiast więcej było ciekawości, jak zostanie odebrana i tutaj muszę powiedzieć, że to było moje ogromne zaskoczenie, bo oczywiście było parę głosów bardzo oburzonych, ale okazało się, że, co było bardzo zaskakujące, że ta poezja i w ogóle postać Pawlikowskiej Jasnorzewskiej jest ciągle bardzo żywa. Jest bardzo dużo ludzi, którzy się interesują, ma bardzo dużo nadal czytelników i miałam dość sporo właśnie głosów od czytelników, że to jest bardzo ciekawe i raczej właśnie widziano w niej taką osobę, jaką chciałam przekazać, czyli nie jakąś bardzo egzaltowaną, prawda, panią, która nie za bardzo wie, co zrobić ze swoim życiem, tylko no, po prostu nieszczęśliwą kobietę, która gdzieś tam popadała w różne historie. Jako autorka, poetka, jednak zafascynowana jej twórczością i po takim wspaniałym utworze, którego dokonałaś, czy czujesz jakąś wspólnotę duchową z Marią Pawlikowską Jasnorzewską? Jeżeli tak, to dlaczego? Myślę, że tak, bo inaczej bym się nią nie zajęła, mówiąc krótko. Zawsze gdzieś na początku takich prac biograficznych musi być właśnie element jakiejś fascynacji i też poczucia takiej wspólnoty duchowej. Myślę, że być może bierze się to stąd, że w pewnych momentach czy w pewnych cechach charakteru te cechy charakteru były podobne. Co cię tak ujmuje? Być może... No ciężko mi teraz tak powiedzieć jednoznacznie, ale na przykład to, że Pawlikowska była bardzo... miała bardzo skomplikowany charakter i miała bardzo wiele takich cech przeciwstawnych. Jakby nie była tak zupełnie czarno-biała i też wiele wykluczających się jakichś właśnie cech charakteru. Urzekło mnie to, że nie była właśnie taka szablonowa czy schematyczna, jak dotychczas też raczej się pisało, bez nacisku na jakieś tam może trochę mniej przyjemne. Była buntowniczką na swoje czasy. Tak, no była ogromną buntowniczką i też była świadoma bardzo swojej wartości. Chociaż z tych archiwów wynika, że no nie obce jej były też jakieś wątpliwości literackie, też egzystencjalne, mówiąc już tak bardzo górnolotnie. Co obecnie najmocniej wpływa na twoją wrażliwość? No myślę, że samo życie wpływa najbardziej na wrażliwość. Co kochasz w życiu? Co cię pociąga? Co mnie pociąga? No, w tej chwili na pewno taką rzeczą, która wpływa, jest buchająca wiosna dookoła. To trudno przejść obojętnie tak, obok takiej przyrody też budzącej się. Na pewno spotykani ludzie, przyjaźnie, wszystko. Mówię o tych zmysłach, więc dla pewno nawiązuje ten kolor. To właśnie wiosna, tak. Jakby to wszystko, co przeżywamy na co dzień. Też na pewno lektury, jakieś sytuacje, które się zdarzają. Myślę, że to wszystko wpływa, jakby trudno też jest tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ale pisz, Agnieszko, mówisz o tym życiu, o tym świecie, o tych zmysłach, ale w twoich wierszach mało jest takiego szerszego oglądu świata. Piszesz głównie w pierwszej osobie, skupiona jesteś na własnych emocjach, na tu i teraz. Czy zamierzasz wyjść z tego wąskiego kręgu i poszerzyć tematykę, tak jak to jest w poczucie twojego taty? Trudno powiedzieć, czy zamierzam, czy nie, ponieważ tak mi się wydaje, że twórczość, natchnienie jakieś, jakbyśmy tego nie nazwali, chodzi trochę swoimi drogami i trudno jest powiedzieć, że teraz będę pisać tak, a nie inaczej. To wszystko dzieje się na bieżąco i to jest wynikiem właśnie tego wszystkiego, co nas spotyka. Rzeczywiście twórczość moja i taty jest, myślę, inna, ale to jest też swojego rodzaju zaleta. Ja raczej
taki szeroki właśnie oddech, można powiedzieć, czy szeroką perspektywę, wydaje mi się, że bardziej łapię w prozie i to jest to ten obszar, gdzie oddalam się trochę właśnie od takiego bardzo subiektywnego spojrzenia w stronę jakichś bardziej obiektywnych sytuacji, czy bardziej obiektywnej narracji. A jednak myślę, że poezja zawsze zostanie takim sposobem mówienia o bardzo intymnych rzeczach. Być może też właśnie dlatego, że to jest jakby mój sposób na przekazywanie jakichś bardzo, bardzo osobistych emocji. W takim razie, szanowni państwo, prosimy Agnieszkę o pierwszy zestaw wierszy. Te wiersze, które przeczytam teraz, to są wiersze z tomiku Kontury istnienia, o którym już tutaj wspominaliśmy. Jezioro pamięci. Deszczem oddycham i przesiewam wciąż od nowa niedomknięte łyżeczki słów. Drzwi już nie skrzypią, ale to nic, bo wiatr wciąż wpada przez nieszczelne okna. Chciałabym móc powstrzymać te pochody cieni, lecz słowa wciąż wykrzywiają swoje twarze w jeziorze pamięci. Czasami też zdarza mi się pisać bardzo krótkie wiersze i to właśnie będzie jeden z przykładów. Droga do domu. Zapomnieć czyjąś twarz, to jak zgubić drogę do domu. Przypadkiem. Jest życie, jak są smaki jego. Dźwięki, zapachy, kolory. Czas szybszy od zmrużenia powiek. Są chwile nieuchwytne, nieprzemijające, jak są ciepłe oddechy kolejnych świtów. Czas szybszy od długich sekund oczekiwań. Jest cisza prawdziwa, jak prawdziwy jest szelest skrzydeł odlatujących aniołów, bo znów nie udało im się otworzyć czarnych studni oczu. Bez tytułu. Pamiętam dobrze, stąpaliśmy po płatkach wonnych czerwonych róż i chyba padał deszcz. Zobacz, jeszcze krople spływają po parasolu, po płaszczu, po twarzy. Rachunki. Za wszystko w życiu się płaci, prędzej czy później. Im później, tym gorzej. Rosną odsetki spłaty. Czujność uśpiona pozwala planować, marzyć, śnić. Wezwanie spłaty zawsze przychodzi nagle. Tak późno, że zapominamy już, że to po prostu zwykłe wyrównanie rachunku. Bez tytułu. Każdy wiersz z gardła wydarty, rozpaczy wydobyty, morza smutku, wyszarpany z zaciśniętej krtani. Każdy, jak serce bijące na dłoni, jak nerw na zewnętrzu ciała. Ktoś przychodzi i mówi, uroczy. Taksówka. Dokąd mknie ta taksówka ulicami mojego miasta? Mojego? Po drodze mijamy latarnie i życiowe zakręty. Siedzimy cicho, by nie spłoszyć tej chwili, która jutro zamieni się w banał, opisany przez kogoś, komu zdaje się, że jest poetą. Nie doszli kochankowie. Spotykamy się po latach, my nie doszli kochankowie. Nigdy nie byliśmy zbyt blisko. Trzymaliśmy się za ręce, kradliśmy nieśmiałe pocałunki, nie wchodziliśmy do naszych światów, z których tak trudno potem zniknąć. Siedzimy teraz obok siebie. Słowa płyną same, jakbyśmy widzieli się wczoraj i nic się nie wydarzyło. Znów tak dalecy, znów tak bliscy i tak dalecy jak kiedyś. Bez tytułu. Pogrążeni w wielkim niebycie, co tylko pozornie zwie się istnieniem, przecieramy codziennie twarze kroplami deszczu i zmywamy starannie ślady wczorajszych dni.
Dziękujemy bardzo. Brawa. Wracamy do rozmowy, Szanowni Państwo. Agnieszko, rzadko się zdarza, że dzieci dziedziczą talent po rodzicach. Choć często dziecko prawnika zostaje prawnikiem, lekarza lekarzem, a aktora aktorem. Jednak z malarstwem czy literaturą sprawa nie jest już taka oczywista. Kiedy dotarło do Ciebie, Agnieszko, że tata pisze i jak to odebrałaś? Myślę, że dotarło to do mnie stosunkowo późno. Rzeczywiście tata zawsze dawał tomiki z dedykacjami bardzo wcześnie, natomiast ja osobiście do tych tomików zerknęłam, wydaje mi się, dość późno, ale to dlatego, że w takich relacjach codziennych no, tata był zawsze tatą i jakoś nigdy ani się o tym nie myślało, nie zwracało się na to uwagi, że jest jakaś inna działalność artystyczna. Tak na serio myślę, że zaczęło to docierać do mnie, kiedy sama się zajęłam pisaniem i też przez to zainteresowałam się tym, co tata robi. Zerkałam i do prac krytycznych, tych krytyczno-literackich i do twórczości. I właśnie myślę, że ta ciekawość przeważyła. Też jak przyjeżdżałam tutaj do taty do Krakowa, też różne czy nasze wyjścia, czy obracanie się też pomału w środowisku właśnie przyjaciół i znajomych taty, to wszystko powodowało, że pomału zaczynało to do mnie docierać. Ale rzeczywiście też teraz na co dzień jakby ta świadomość jest, ale gdzieś z tylu głowy. Takie relacje rodzinne, czy relacje takie właśnie osobiste są na pierwszym planie, a ta świadomość jest, ale nie jest to pryzmat jakiś, przez który się patrzy. Ale czy fakt, że twój tata jest znakomitą poetą, miał wpływ na wybór twojej drogi życiowej? Myślę, że tak. Być może na poziomie trochę nieuświadomionym i takim, można to nazwać trochę meta poziomie. Myślę tutaj o tym, że poprzez sam fakt, że tata się zajmował tym, czym się zajmuje, to ta literatura i poezja zawsze była blisko i zawsze była obecna, tak. Więc jakby naturalnym takim odruchem wydawało mi się, czy było nawet sięgnięcie, spróbowanie samemu, zmierzenie się też trochę właśnie z tym, co tata robi, więc myślę, że tak, też wspólne przeżycia właśnie też literackie, myślę, że tak. Staszku, jak odebrałeś to, że Agnieszka podążyła w twoje ślady? Zaraz odpowiem na to pytanie, ale może? Jest. Zaraz odpowiem na to pytanie. Chciałbym tylko na wstępie króciutko, bo już troszeczkę przebiegłem do siebie, przeprosić Państwa za to, że w pierwszej części nie umiałem tak do końca zawodowo ukryć pewnego rodzaju emocji, ale jak Państwo rozumieją, jest to dla mnie spotkanie no chyba najważniejsze, najistotniejsze jak dotąd w moim życiu, spotkanie szczególne. Ze względu na kąty, ze względu na to, że tutaj razem się znaleźliśmy i co jeszcze chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę z tej odpowiedzi, którą usłyszałem przed chwilą, bo Państwo nie uwierzą, ale o tym, że córa trochę później zainteresowała się tym, co piszę i co robię, to dowiedziałem się w tej chwili, bo jakoś nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy. Ale myślę, że tak powinno być i dla córki chciałbym być przede wszystkim tatą, a cała reszta, no, jeżeli nie jest milczeniem, to niech będzie, że tak powiem, na drugim planie. I w tej chwili Agnieszka polała miód na moje serce. Jak odebrałem, to aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ ta książka Życie listami pisane, ona miała rzeczywiście, powstawała mniej więcej tak, jak tutaj Agnieszka przedstawiła, ale chciałbym bardzo podkreślić, że moje doradztwo takie wyraźne było tylko na poziomie pracy magisterskiej.
tylko na poziomie pracy magisterskiej. A później absolutnie, broń Panie Boże, ani nie ingerowałem, ani nie próbowałem wpisywać swoją koncepcję, czy swojej koncepcji, prawda, w tę książkę. Absolutnie nie. Bardzo tego pilnowałem. Taki szczegół drobny, bo nie wiem, czy Państwo mi uwierzą, ale kiedy zobaczyłem pierwszą prozę Agnieszki, która dotąd, Dom na Polanie, która do dzisiaj jest dla mnie sprus Agnieszki, taką rzeczą najlepszą, którą napisała w wieku około 20 lat, miałeś, prawda? To proszę Państwa, ja nie mogłem, to było około 50 stron, takie właśnie long short story, ja nie mogłem uwierzyć, że to jest tekst, przepraszam Cię Agnieszko, dziewczyny 19-20-letniej. Debiutantki w dodatku. Nawet pozwoliłem sobie na taki może głupi dowcip, bo też nie chciałem wcale Agnieszki zranić, ale tak, nie wiedząc, co z tym tekstem zrobić, z jego dojrzałością i tak dalej, językową, tam była taka historia szczególnego trójkąta. Myślę sobie, Boże Święty, skąd dziewczyna w tym wieku może znać pewne zawiłości, mówiąc żartobliwie, męsko-damskich stosunków. Pytam Agnieszkę, a które filmy tutaj streściłaś? Agnieszka oburzona na to, żadnych nie streściła. Rzeczywiście, jak się przyjrzałem drugi raz temu, zobaczyłem, bo ja to czytałem pod bardzo specyficznym kątem i zobaczyłem właściwie dzieciństwo Agnieszki, które częściowo przecież spędzała w Makowie, tam cały pejzaż i tak dalej, i tak dalej. To jest taka autobiograficzna proza, ale to zostało dobrze przez Agnieszkę ukryte. I to jest e-book, prawda? Tak, w tej chwili, tak. który można nabyć, jeżeli by się chciało. To tyle na marginesie. Natomiast właśnie, jak odebrałem to, że Agnieszka podążyła w moje ślady. Może Państwo nie uwierzą, ale oprócz, no pewno radości ojcowskiej, ale nie dlatego, że akurat podąża w moje ślady, bo to mnie bardziej przeraziło. To znaczy, sam tekst i w ogóle to była wielka radość, ale cała reszta, ach, to było wielkie przerażenie. W gruncie rzeczy pomyślałem sobie, Boże, no nie będzie miała łatwego życia. Nie będzie miała łatwego życia i teraz dopiero się zacznie zabawa. A w dodatku przez pewne doświadczenia będzie musiała przejść, bo już byłem tego świadom, prawda? Sama, samotnie i nie wolno mi w nie wchodzić ani ingerować, nawet gdybym bardzo chciał. Proszę Państwa, bardzo bym to chciał podkreślić w trakcie tego dzisiejszego spotkania, że w tym spotkaniu Agnieszka jest ważniejsza niż ja. To jest sukces, wszystko to, do czego w tym momencie doszło, bo przecież to jest i debiut poetycki. I to życie listami pisane. Teraz pracuję nad kolejną książką. Jakbyś Agnieszko mogła sama powiedzieć, prawda? Za chwileczkę, może będziemy rozwijamy. Dobrze, to na razie ja tylko sygnalizuję. Może jeśli chodzi jeszcze o wiersze, jesteś poetą. Czy córka dawała Ci Twoje teksty do czytania, pytała o zdanie lub szukała rad? Ale to na samym początku. No, powiedz o tym. Na samym początku. To mam taką osobną teczkę niebieską i tam są pierwsze takie, które mi Agnieszka pokazała i w pewnym sensie dawała do oceny. Ale to było na samym początku i ja nie wnikałem absolutnie. No ile mogłaś mieć wtedy? Byłaś jeszcze w liceum. No, takie to pierwsze próby. Wydawało mi się, że to jest, że coś w tym jest, że zalążek poezji, właśnie, ale starałem się być może przede wszystkim właśnie dlatego, że to moja córka, to starałem się być bardzo powściągliwy.
przypominałem sobie zresztą własne doświadczenie z okresu, kiedy byłem przewodniczącym Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich na Krupniczej. Przychodzili różni autorzy i tak dalej, i tak dalej. I miałem zawsze zasadę, żeby zanadto nie chwalić, nie obiecywać i tak dalej, i tak dalej. Starałem się być bardzo odpowiedzialny, jeżeli chodzi o wydawanie ocen. Tutaj tym bardziej się starałem, bo wiedziałem, jaka to jest ogromna właśnie odpowiedzialność. Jeżeli komuś się otworzy tę drogę i później ta droga, powiedzmy, nie uda się do końca, albo tak, jakby ten ktoś pragnął i ten ktoś stanie przed tym kimś i powie, to pan jest winien, prawda? Bo pan otworzył tę krainę. Albo ukierunkował. Albo ukierunkował, prawda? A ja poniosłem klęskę, a pan wtedy powinien, ze względu na swoje doświadczenie i tak dalej, wiedzieć, jak tę sprawę potraktować. Ale później bardzo dobrze i normalnie, bo to było dla mnie normalne, że to się skończyło. Agnieszka absolutnie na własną rękę działała. Ja celowo nie pytałem o nic, nie ingerowałem. I myślę, że się uwiarygodnie w oczach państwa, jak posłużę się anegdotką, otóż siedzę w swoim ulubionym bunkrze, Agnieszka się zjawia pewnego dnia na umówione spotkanie i kładzie przede mną wydany tomik poetycki. Mówi, wiesz, tato, wydałam właśnie tomik, no trochę, no dobrze. A jakbyś mi doradził, tutaj rzeczywiście się zwróciłem, jakbyś mi doradził w sprawach promocji, jak się do tego zabrać, prawda? No bo tego, no to nie bardzo potrafię. Była bardzo ambitna, to tak, żeby trochę państwa w tej chwili rozluźnić, rozweselić. Powiem, że ja tak pytam, no dobrze, a gdzie byś, tak o czym byś myślała? No ja bym myślała o Janie Michalika. Pamiętam, że odwróciłem to w żart i mówię w tym bunkrze, no to wysoko mierzysz, prawda? A jeżeli już, to trzeba pomyśleć o czymś, no trochę niżej, że tak powiem. I skończyło się na promocji w Skoninon, znakomitym miejscu, którego wagę pragnę też podkreślić tutaj, czyli w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Sioku Popularnym. Ale nie widziałem tego tomiku przed publikacją. Agnieszka, nie absolutnie się... Absolutnie. Ja zobaczyłem gotowy tomik. I uważam, że tak powinno być i bardzo dobrze, że właśnie tak się stało. Agnieszko, mimo tego buntowniczego sposobu potraktowania tomiku, czy jednak tata był lub jest jakimś punktem odniesienia w twojej pasji literackiej? Tak, myślę, że tak. Jakby to pokazywanie wierszy cały czas było i takie proszenie przez o radę. Ciebie, tak. Rzeczywiście tata nie miał wpływu, czy w ogóle nie rozmawialiśmy o samym tomiku, o jego układzie, o ilości wierszy, już stricte o tej książce, natomiast te wiersze pojedyncze, czy w innych układach tata widział i też rozmawialiśmy na ich temat, więc jak najbardziej tak. Tutaj właśnie, czy zwracanie się o radę, czy właśnie o jakąś opinię. Też myślę, że jakoś wpłynęła na mnie na pewno lektura też taty twórczości, tylko to już myślę bardziej jest dla krytyka literackiego. A jeżeli tak, to co? Bardziej myślę, bardziej z uwag niż dorobku, takich stricte warsztatowych. Rzeczywiście dużo rozmawialiśmy o właśnie o warsztacie, o tym jak napisać wiersz tak, żeby był dobry. A jeżeli chodzi o dorobek, to myślę, że na przykład takie szerokie spojrzenie, którego rzeczywiście w mojej twórczości jest mało, ale czasami się pojawia, czy precyzyjne wyrażanie się, ponieważ w twórczości taty ta precyzja słowa jest bardzo ważna, więc myślę, że wiele jest takich rzeczy, których być może ja też jakby sobie nie uświadamiam. I nie potrafię ich tak wymienić, czy konkretnie nazwać.
Staśku. Tematyka twoich wierszy, jak już wspomniałeś, bardzo ewoluowała. Od wierszy czasów młodości, bardzo zaangażowanych, przeszedłeś drogę poprzez wiersze egzystencjalne, do refleksji podróżnych, a wreszcie do zwierzeń osobistych. Zawsze jednak jest w nich szeroki kontekst, jak mówiłeś, dający w efekcie ich głęboki uniwersalizm. Czy chciałbyś, aby twórczość córki też ewoluowała w tym kierunku? O właśnie, muszę Państwu powiedzieć, że bardzo się zbudowałem przeciwko temu pytaniu. Dlatego, że to jest twórczość Agnieszki i odpowiem, że w jaki sposób będzie ewoluowała, to zależy od Agnieszki. I tutaj każda odpowiedź byłaby z mojej strony fałszywa, prawda? Jeżeli powiem, że no chciałbym, żeby twórczość Agnieszki ewoluowała w tym kierunku, to będzie to pewnego rodzaju idiotyzmem, prawda? Bo przecież, nie o to chodzi. I bardzo dobrze. Powinniśmy być odrębnymi bytami pod tym względem, jak najbardziej. Teraz, jeżeli bym powiedział, że nie chciałbym w ogóle, no to też byłaby to zła odpowiedź. Uchylę się, jeżeli Państwo pozwolą, od wyraźnej odpowiedzi na to pytanie, bo rzeczywiście każda z tych odpowiedzi nie byłaby dobra. Myślę, jeżeli mogę użyć tego słowa czasem nadużywanego, że oto odrębny talent, oto odrębny świat wyobraźni, oto odrębne widzenie świata. Jeżeli moja twórczość, Boże, jak to brzmi zbyt dumnie, jeżeli by moje uprawianie literatury, prawda, mogło w tej mierze Agnieszce nie tyle pomóc, ile inspirować. Własnej drogi. Tak. No to dobrze, ale absolutnie bym, no właśnie, no też niepotrzebnie mówię to dobrze, no też co znaczy dobrze, niedobrze, to będzie wybór Agnieszki i tu absolutnie ja nie mam nic, mówiąc potocznie, do gadania w tej dziedzinie. I nawet bym nie chciał mieć właśnie wpływu, tak naprawdę, nie chciał, bo... Ale w takim razie, Staszku, twój dorobek krytyczno-literacki jest imponujący. Córka też pokazała swoje wielkie możliwości eseistyczne. Czy macie plan jakąś wspólną pracę? Bo coś tutaj już wspominaliście. No, nie, wspólnej nie. Jakieś plany? Ty swoich, nie, to Agnieszka są... swoich. Aha, w tym sensie. Tego, ja nie zrozumiałem do końca tego pytania. Czy chodzi o to, na czym w tej chwili pracujemy? Czasem nad czymś wspólnie możecie się pochylić, razem, albo oddzielnie, ale jakoś się inspirując. Aha. Czy coś was... To nie, to na razie takiej sytuacji nie było. No, na razie. Każdy oddzielnie. Tak, głównie z tych powodów, o których wspomniałem wcześniej. Jakby Agnieszka, nie wiem, miała za sobą wydanych już przysłowiowych 10 książek, to można by... Mógłbyś się czegoś nauczyć. Nie pomyśleć, proszę. No mógłbyś się czegoś nauczyć. O właśnie, to mógłbyś się czegoś nauczyć i bardzo ciekawe, dziękuję. I moglibyśmy pomyśleć wtedy o wspólnej pracy. Ale na razie niechaj ten ptak szybuje samodzielnie. Ale Agnieszko, bo mówiłaś, że znacie dużo czasu ze sobą, że często wyjeżdżaliście i wyjeżdżacie. Czy rozmawiacie teraz z tatą dużo? Nie tylko o twojej twórczości, ale w ogóle o literaturze. Dyskutujecie tak burzliwie. Jakie są w ogóle relacje między wami? Czy spokojne? Jakie tematy was najbardziej pociągają? Znaczy, rozmawiamy dużo. Nie powiedziałabym, że burzliwie, bo raczej się zgadzamy, jeżeli chodzi o podejście do literatury. Bardziej bym powiedziała, że te dyskusje są czasami bardzo długie i rzeczywiście dużo rozmawiamy na ten temat, ale to też przychodzi tak mimochodem, bez jakichś wstępów czy wyjątkowych sytuacji.
Często się wymieniamy też lekturami, mówimy sobie nawzajem, co czytamy, polecamy, więc to jest taka sytuacja naturalna i jakby dziejąca się gdzieś tam mimochodem sama z siebie. Myślę, że mamy parę takich wspólnych tematów czy rodzajów literatury. Myślę, że dzienniki, właśnie listy, korespondencja to jest to, co nas interesuje. Biografie. Biografie też, tak. Historia w ogóle literatury. Myślę, że tak. Ale znasz bardzo dobrze twórczość taty. Co cenisz najbardziej w jego twórczości? Myślę, że tak ujmując to w jakiś zwięzły sposób, to myślę, że jakąś bezkompromisowość, taką szczerość i to, że jednak to nie są wiersze gdzieś tam zaowalowane czy jakoś umykające najważniejszym tematom. Też to, o czym tutaj już trochę rozmawialiśmy, o tym z jednej strony uniwersalizmie, a z drugiej strony takim doraźnym, można powiedzieć, komentowaniu różnych sytuacji, które to komentowanie z kolei też nigdy nie jest takie bardzo dosłowne. Zawsze gdzieś tam jest refleksja właśnie ponad tą doraźność. Ciekawy kontekst. Tak, kontekst. No, myślę, że to są najważniejsze rzeczy. A co ty, Staszku, cenisz w takim razie twórczości Agnieszki? O, najtrudniejsze pytanie. Już zbliżamy się do końca pytań. Muszę tutaj podziękować publiczności za cierpliwość niebiańską, którą Państwo wykazują. Co ci się podoba w twórczości? No tak, ale jak powiem, że mi się bardzo ta proza podoba, to wyjdzie na to, że mi się wiersze nie podobają. Ale powiedz, dlaczego ci się podoba ta proza? Co ci się w niej tak podoba? No wrócę właśnie do tego domu na Polanie. Tam jest świetny psychologizm tej prozy. Taka pewien klimat, który Agnieszka potrafi w prozie stwarzać. Umiejętność analizy, no właśnie, psychologicznej. Z wierszy większość także mi się podoba, ale to no, naprawdę to bardzo trudno odpowiedzieć. Czy mnie jest trudno odpowiedzieć na to pytanie? Może każdemu czytelnikowi Agnieszki byłoby łatwiej. W takim razie czego się nauczyliście od siebie nawzajem? Tu mogę powiedzieć krótko i z głębokim przekonaniem, że od Agnieszki nauczyłem się, czy uczę się cały czas, uczę się cały czas konsekwencji uporu. Ostatnie 3 lata Agnieszka miała bardzo trudne, jeżeli chodzi o, przepraszam, że tutaj uchylę troszeczkę rąbka takich tajemnic bardziej osobistych, miała pracę, traciła pracę, prawda, tak jak to bywa w tej chwili z młodymi ludźmi. Musiała dać sobie radę z różnymi traumami po prostu, które taka sytuacja wywołuje. I jednak twórczości nie zaniechała, nie porzuciła. A przede wszystkim, co mi imponuje u córki, to taka wiara w siebie. Agnieszka pracuje w korporacji. Państwo wiedzą, co to znaczy pracować w korporacji dzisiaj. I ile Agnieszce zostaje czasu na jej pracę stricte literacką, na wiersze, na pracę nad następną książką, ale o tym powie sam, którą już ma na biurku, zaawansowaną i tak dalej, i tak dalej. Więc to mi bardzo imponuje i w chwilach mojego zwątpienia to patrzę na córkę i tego się właśnie uczę, żeby pomyśleć sobie,
A ona da. A ty, Agnieszko, czego uczysz się od taty? Też bardzo, bardzo dużo jest takich rzeczy. Myślę, że najważniejsze to krytyczny stosunek do rzeczywistości, co zawsze w naszych rozmowach gdzieś tam było na pierwszym planie, i taka świadomość tego, że raczej no, nic nie jest tak, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, że zazwyczaj jest bardzo dużo szarości pomiędzy czernią i bielą i tak naprawdę to one decydują o wszystkim. Myślę, że też oprócz tego taką najważniejszą rzeczą jest umiejętność powiedzenia sobie, że zrobiło się wszystko, co można było w danej sytuacji, nawet jeżeli na końcu coś się nie udaje, i to też trochę może się łączy z tym, co tata powiedział, bo to daje taką też siłę do próbowania cały czas, właśnie ze świadomością, że 90% zależy od nas, ale jest gdzieś 10%, które nie zależy, i jeżeli potrafimy powiedzieć sobie, że zrobiliśmy wszystko, co można było, to jakby ta nawet porażka na końcu nie jest taka bolesna, czy nie jest do końca porażką. Powiedz w takim razie o swoich planach na przyszłość. W tej chwili najbardziej jestem skupiona, i to też może jest odpowiedź na pytanie, co najbardziej porusza moją wrażliwość. W tej chwili pracuję nad kolejną biografią, też kobiety, która też była wielką buntowniczką, która absolutnie nie jakby urodziła się w złym, moim zdaniem, miejscu, czasie, i nie była absolutnie na te czasy, w których żyła. Będę pisać biografię, w zasadzie to nawet nie jest biografia, tylko powieść o Auguście Rodenie i Camille Claudel z naciskiem na Camille Claudel. Staszku, a ty znajdziesz nam swoje plany na przyszłość? One są bardzo prozaiczne. Chciałbym wydać jeszcze jedną książkę o charakterze takim krytyczno-literackim, historyczno-literackim. Oprócz tej, która wyszła, Boże, nie wiem, nie w ubiegłym, jak ten czas leci, 2 lata temu, klasycy i nie tylko, to była taka książka wydana w wydawnictwie UJ o poezji polskiej XX wieku. Ta następna byłaby o prozie i o krytyce, i powoli, ale rzeczywiście powoli, zbierają mi się wiersze na kolejny tomik, tom. A to już jest trochę taka osobna historia, ona się wiąże z pewnymi fazami. Na pewno nie będzie zaskoczeniem dla wielu spośród Państwa, jeżeli powiem, że to się wiąże także z takim poczuciem, że w miarę lat język, tworzywo stawia opór, prawda? Wiersze pisze się, dlatego chyba najwięcej wierszy pisze się w młodości i tak dalej, i tak dalej. A później jest właściwie coraz trudniej, a nie coraz łatwiej, tylko coraz trudniej. Za dużo się wie. Dlatego właśnie bym życzył Agnieszce, żeby ten moment nie nadszedł zbyt szybko.